Czy wiesz, że? Owoce Ducha Świętego. Słuchajcie, siedmiu darom Ducha Świętego odpowiadają w Biblii owoce Ducha i one są wzięte z listu do galatów. I to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. I mówimy wprost, że owoce ducha świętego stanowią tak zwane cnoty miękkie, które one są potrzebne w naszym życiu, aby to życie było po prostu dobre. I chciałbym, żebyśmy my teraz po kolei sobie te owoce ducha świętego wytłumaczyli, dlatego że teoretycznie my je wszystkie znamy. Natomiast praktycznie okazuje się, że mamy z tym dosyć duży problem. Pierwsza, oczywiście, jest miłość. No i to chyba raczej nie jest duża, e, duże zaskoczenie, bo to jest podstawowy owoc ducha świętego. I potrafię tutaj w tym, Owocu, kochać drugiego człowieka. Dzieci, męża, żony i tym podobne, wpisz, co jest ważne, ale to nie chodzi tylko o czułe słówka czy ciągłe przytakiwanie, natomiast przede wszystkim to też jest yy, czynienie wymagań, które się stawia drugiej osobie, ale zaznaczam, zawsze podyktowane chęcią służby i troski. Najlepszą miarą prawdziwej miłości jest nasze bezinteresowne poświęcenie. No i czemu musi być ono bezinteresowne? Bo prawdziwa miłość zaczyna się wtedy, kiedy niczego w zamian nie oczekujemy. Jeżeli potrafimy kochać drugą osobę po prostu za to, że jest, to znaczy, że owoc Ducha Świętego, jakim jest miłość, na pewno jest w naszym życiu. Drugi owoc, który mam nadzieję, że ja mam, to jest radość. I nie chodzi o wesołkowatość czy uśmiechanie się do kamery, ale ta radość, która wypływa z naszego serca, z obecności Pana Boga. Gdy poznaję Go, gdy Go kocham, gdy czuję się naprawdę jak Syn, Wtedy Boża radość mnie wypełnia. I doskonale wiecie, jak fajnie jest spotkać chrześcijanina, którego radość Boża dosłownie rozsada, rozsadza, bo w tym momencie wiemy, że wszelkie trudności, przeciwności potrafimy pokonać właśnie z nim. I nie zwątpimy w jego miłość względem nas. Trzecią, trzecim owocem Ducha Świętego jest spokój. I ten owoc jest dopełnieniem radości. Odczuwamy go wtedy w naszych sercach, kiedy moje własne ja zamiera. A zaczyna we mnie żyć Jezus, że widzę bardziej drugiego człowieka, widzę bardziej Boga niż siebie samego. My, chrześcijanie, wiemy, że powinniśmy, y, powinniśmy odczuwać ten pokój Boży w nas bez, bez względu na wydarzenia, które się wokół nas dzieją. Natomiast wiemy, że rzeczywistość jest zupełnie inna, że czasami bardzo często brakuje nam tego pokoju. A może warto jest, byśmy ten owoc Ducha Świętego w naszym y, życiu po prostu. Zakorzenili, żebyśmy potrafili z niego jak najczęściej korzystać. Następne to cierpliwość. No i to jest ciężki owoc Ducha Świętego, bo on jest niezmiernie potrzebny w relacjach z drugim człowiekiem. Aby okazać mu należyty szacunek, Jordan szanujecie oraz siebie. Zarówno w codziennym życiu, jak i na wracaniu się. Ja Jordana bardzo szanuję, ale czasami brakuje mi cierpliwości i pewnie Jordanowi dokładnie to samo, żebyście wiedzieli, co on teraz robi za kamerą. To byście dokładnie wiedzieli, wiedzieli, co ja teraz czuję. Natomiast zobaczcie, bez cierpliwości nic dobrego w naszym życiu by nie było. Dlatego się jej nieustannie musimy uczyć. Mówi się wprost, że gwałtowność sprzeciwia się cierpliwości, bo ona bazuje na uczuciach i nie myśli wtedy racjonalnie. Cierpliwość to przede wszystkim ufność Panu Bogu, że to, co nas spotyka, jest dla nas dobre. To, że Jordan się krzywi do mnie, to znaczy, że chce mi pokazać, jak bardzo mnie lubi. Trzeba zawsze sobie jakoś pomóc. E, natomiast jeżeli się pojawia u nas gwałtowność, to przede wszystkim dochodzą uczucia, e, które bardzo często nas na manowce wyprowadzają. Kolejny owoc Ducha Świętego to uprzejmość. Wynika ona z serca i jest widoczna w całym naszym postępowaniu. To nie chodzi o to, że będziemy nawet zmuszali osoby starsze do przeprowadzenia przez ulicę, żeby czuły się dobrze, albo będziemy wyrywali wszystkim możliwym osobom siatki z zakupami, żeby im pomóc. Nie. To oznacza przede wszystkim zwykły szacunek, jaki okazujemy drugiej osobie. I może to się przejawiać w ciepłym albo serdecznym przyjęciu, dobrym słowie, chęci pomocy, kupieniu pizzy albo wysłuchaniu, gdy narzeka. Jordan, nie śmiej się. <laughs> Następna to dobroć. Najprościej rzecz ujmując, to życzliwość wobec drugiego człowieka, dawanie im tego, co im brakuje. I może to być wszelka, wszelkie dobre słowo, wsparcie w trudnych chwilach, realna pomoc lub po prostu zwyczajny uśmiech. I ktoś może powiedzieć, skąd mam wiedzieć, jak być dobrym, jak się tego uczyć, przecież to nie jest wpisane w nasz genom. Coś w tym jest. Ale ten, to wszystko mamy się uczyć od Pana Boga. Czemu? Bo On jest samą dobrocią i on nas cierpliwie uczy tego właśnie dobra. Następna jest wierność. O jejku, fajny owoc. Owoc, który pozwala nam dotrzymywać słowa i złożonej obietnicy. I dotyczy to zarówno obietnicy, którą składamy Panu Bogu, na przykład ja jako ksiądz e, złożyłem obietnicę, że będę mu wierny do końca. I to jest coś pięknego. Natomiast można być także, można też prosić o owoc, jakim jest wierność w sakramencie małżeństwa, że małżonkowie ślubują sobie wierność, która jest stała, nie tylko na rok, dwa, ale na całe życie. I wierność jest ściśle związana z miłością do Boga i ludzi miłością, która jest trwała i niezachwiana wobec wszystkich trudów dnia codziennego. Łagodność to trudny owoc, wiem po sobie, bo to umiejętność zachowania spokoju w, cierp w cierpieniu. Wobec ludzi przykrych czy złośliwych. I gdybyśmy chcieli znaleźć podstawę łagodności, to musielibyśmy jej szukać przede wszystkim w Bożym spojrzeniu na człowieka. Bóg patrzy na człowieka za każdym razem z taką ogromną miłością, łagodnością, godnością i wartością. No i teraz sztuka jest, żebyśmy tak samo uczyli się patrzeć na drugiego człowieka, ale także na samego siebie, żebyśmy potrafili to wszystko zrozumieć. Wreszcie opanowanie. Dotyczy ono zarówno myśli, mowy, jak i czynów. Gdy mamy w sobie ten owoc Ducha Świętego, wówczas możemy się opanować, jesteśmy w stanie panować nad naszymi myślami, nie rozpamiętujemy zranień, które się pojawiły w naszym życiu, nie potrafimy w tym momencie potrafimy sprzeciwiać się obmowie, nie szufladkujemy drugiego człowieka, umiemy panować też nad swoim językiem, żeby nasze słowa były prawdziwe, dobre i potrzebne, a nie żeby sprawiały przykrość. No i ostatnie opanowanie czynów. Czyli dbam o to, żeby drugiemu było dobrze ze mną, nawet jeżeli on mnie nie lubi, albo gdy jest wobec niezłośliwy. Opanować się i nie pozwolić, aby emocje wzięły górę nad nami, to jest naprawdę bardzo trudne, jednak potrzebne. I ten owoc Ducha Świętego jest niestety bardzo często mało używany, a opanowanie każdemu z nas się przyda. Ojejku, wiecie, że te owoce są obecne w naszych sercach, ale bardzo często z nich nie korzystamy. Za bardzo ufamy sobie samym, mówimy: Ja sobie poradzę. Będę cierpliwy, będę radosny, będę miał pokój w sercu. A może po prostu skorzystajmy z tego, co daje nam Pan Bóg przez swojego ducha świętego. Jeżeli, jak ja mówiłem, dostrzegłeś lub dostrzegłaś, że któregoś z tych owoców ci brakuje to postaraj się dzisiaj prosić o ten owoc Ducha Świętego. Gwarantuję, że on prędzej czy później pojawi się w Twoim życiu i to jest mega dobre. Jest tak radosne, że aż zmieni Twoje życie. Dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie, trzymajcie się, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.